Menel, nie wąchaj tego, ziom. Czasami do tramwaju wchodzi człowiek, który śmierdzi. Zwą go Menelem, choć on sam już tak nie twierdzi. Trochę go mierdzi to, że grzebie w śmietniku, lecz porzucił nadzieję, tylko trzyma się przy życiu. O myciu mówili mu w szkole bardzo dawno. On myślał o piciu i z tej lekcji drapnął. Jechać z nim trakcją? Niezły hardcore. Jest atrakcją? Masz się za darmo. Czy ty to czujesz już, bo ja już zatkałem swój nos? Co tu tak śmierdzi? Czy ty to czujesz już, bo ja już zatkałem swój nos? Co za los? Ludzie wokół mnie mają minę pokerzysty. Panuje spokój, milczą zgodnie wszyscy. Nic się nie dzieje, nic się nie stało, choć wieje wódą, bubną i siarą. Menel ma cieczy dobrze pod korek, bo na podłodze tworzy się wzorek. Trochę jak Puff, jak cieśni na wdani. O Boże, Jezu, weź ty gromem walni. Palony jak palnik, zawrzałem jak czajnik. Mówię, człowieku, weź się ogarnij. Ten tłum coś zrobił, zaczął się kapić i powiedział: ej, daj się człowiekowi nady. Czy ty to czujesz już, bo ja już zatkałem swój nos? Co tu tak śmierdzi? Czy ty to czujesz już, bo ja już zatkałem swój nos? Co za nos? Świetny klimat. Drugi wagon zaprasza, jest pusty. Dlaczego? Tam siedzi jak basza tłusty Menel z kolegą. Serce miasta, tramwaj jak klatka. To jest ostatnia szklana pułapka. A syreny nie wyją, nie ma bata. Ci co nie wyjdą, nie przeżyją. Ktoś mówi, świetny klimat, chyba masz katar. Zmień sobie na gronie na śmietnik awatar. Podobno pies, podobno ma lepszy pies węch. Ma lepszy węch. Yeah, yeah. Co on musi czuć? O Boże, czy ty to czujesz już, bo ja już zatkałem swój nos?